Moi drodzy, witam Was w kolejnym vlogmasie, albo raczej takim świątecznym vlogu, tak to bym bardziej nazwała. I dzisiaj mamy już poniedziałek, 21 grudnia, święta zbliżają się już dużymi krokami, a tu jeszcze tyle to roboty. I na szczęście dzisiaj Igi ma wolne, także wybieramy się na takie większe zakupy spożywcze, żeby kupić już wszystko, co będzie potrzebne. A po powrocie do domu na pewno dzisiaj zabiorę się już za pieczenie pierniczków, bo już najwyższy czas. W domu jeszcze muszę wszystko ogarnąć, posprzątać, pranie zrobić i tak dalej. Takie zwykłe domowe rzeczy, na pewno wiecie jak to jest. Przed świętami zawsze jest dużo pracy. A później zostaną mi jeszcze 2-3 dni, żeby pozostałe rzeczy upiec, jakiegoś placka, uszka zrobić, pierogi i tak dalej. Chciałam Wam jeszcze pokazać jak wygląda mój zakwas buraczany po 5 dniach. Za niedługo powinnam go już zlać, bo już wydaje mi się, że będzie gotowy. I zaraz po pierwszym dniu zaczęła się zbierać taka biała pianka. Także ja ją ściągnęłam. No, w trzecim, czwartym dniu już zaczął troszeczkę fermentować i czuć już ten smak. Ja sobie go jeszcze tutaj zostawię ze 2 dni, bo ja lubię jak basz jest dość kwaśny. Cieszę się, że mi się to udało. Mam nadzieję, że się nie zepsuje za te 2 dni. I zobaczymy, jak on będzie smakował, jak będę już go gotować. Jeszcze tak szybko chciałam Wam pokazać nasz tegoroczny kalendarz adwentowy, bo jakoś ostatni razem zapomniałam o tym. I tak się Wam prezentuje. Jest taki kalendarz z drapkami po 1 euro. My sobie kupiliśmy je 2. Jeden dla mnie, drugi dla Igiego, ale ja sobie tutaj te losy przełożyłam, żeby nam to za dużo miejsca nie zabierało. I tak jak na razie udało nam się wygrać gdzieś około 20 euro, tylko z obydwu kalendarzy. A jeden kalendarz kosztował nas 27 euro bodajże. Dzisiaj mamy 21, także zobaczymy, co dzisiaj wygramy. Dobra, bierz Igi. O! Dankeschön. Dobra, i na razie niech Igi próbuje. On ma więcej szczęścia zawsze niż ja. Chyba będzie 4 euro. No i Igi nie wygrał nic. Myśleliśmy, że będzie 4 euro, no ale jednak nie. Teraz będę ja próbować mojego szczęścia. Też mi się nic nie udało trafić. Też myślałam, że będzie 4, no ale jednak nie. No nic, będziemy dalej próbować. No a tutaj mam jeszcze jeden taki kalendarz adwentowy ze słodyczami. Dostaliśmy go od mamy, pół na pół z Igi. No i dzisiaj mamy 21. O, rozwaliłam troszeczkę. No i tutaj mam mini kinderki, które nie lubię, na przykład z białą czekoladą, to oddaję Igiemu. I tak się tym dzielimy. No i już tyle przyjemności na dzisiaj. Teraz będziemy już powoli ruszać na zakupy, żeby się z tym wszystkim jeszcze dzisiaj wyrobić. A Was zapraszam do dalszego oglądania. Here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Dixon and Dixon and all his reindeers pulling on the reins. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. So hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle, jangle. So jump in bed and cover your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Santa Claus knows we're all God's children, but that's everything right. So fill your hearts with Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He'll come around when chimes ring out that it's Christmas morn again. Peace on earth will come to all if we just follow the light. So let's give thanks to the Lord. Mam jeszcze takie zdrabki, dość dużo ich i tutaj można na przykład wygrać iPhone'a, telewizor i tak dalej. Igi będzie teraz próbował. Tutaj, co potrzebujesz? Czy jest ten duży? Dobra, masz tego małego. Tutaj Igi zdrapał... No tutaj. Igi tutaj wcześniej zdrapał 2 i ja wygrałam jakiś darmowy film, on niestety nic, no i teraz będziemy dalej próbować. W sumie fajnie to wygląda, nie wiem czy w Kauflandzie w Polsce też są takie... Ta gra nazywa się Wyścig Reniferów i tutaj jestem na tej stronie Kauflandu. Teraz trzeba tutaj nam wpisać ten kod, co Igi go teraz zdrapał. Dobra.
Czekaj, tutaj wpisałam kos. Teraz musimy sobie wybrać do tego wyścigu, jakiego renifera chcemy. Ostatnio wzięłam tego Nordza. Wezmę teraz Aurę. Dobra, i teraz zaczynamy wyścig. Z tymi trzema reniferami chyba. No i chyba nie wygrałam nic. Nie, widzicie, tym razem nie udało mi się nic wygrać. Teraz spróbuję mi jeszcze jeden, drugi kot. Ja spróbuję. Iggy będzie próbował. To był ten. To był ten. Dawaj. Wcześniej wygraliśmy jakieś darmowe filmy albo do ściągnięcia, albo do oglądnięcia. Trzeba było nam tylko podać nasz e-mail i oni wyślą nam ten prezent na e-mail. Dobra, teraz Iggy będzie próbował. Którego renifera? No, zaczynaj. Szklawszą? Chyba wygrał. Na początku? No. Nie! Nie udało nam się. W sumie fajna sprawa, bo na początku myślałam, że to są zwykłe takie nudne drapki. Wiecie, że wystarczy je tylko zdrapać, wysłać e-maila i tyle i się na pewno nic nie wygrywało. Ale tutaj jest taka fajna gra do tego. Jesteśmy już po zakupach, ja będę się powoli zabierać do roboty i najpierw upiekę pierniczki, a później będę sprzątać i tak dalej, i tak dalej. Może jeszcze dzisiaj uda mi się zrobić paznokcie, jak się wyrobię z tym wszystkim, no ale zobaczymy. I tutaj sobie już wszystko przygotowałam, co będzie mi potrzebne na pierniczki. Na pewno kakao, cukier, puder, miód, mleko, masło. Byłam nawet ostatnio specjalnie w polskim sklepie tutaj we Frankfurcie, żeby sobie kupić przyprawy do pierników, bo nigdy jej nie mogę znaleźć w niemieckich supermarketach. No i oczywiście sodę oczyszczoną. I w Kauflandzie kupiłam sobie właśnie taką dużą, dwukilową pakę mąki. I co ciekawe, w Niemczech są całkiem inne rodzaje mąki jak w Polsce. Na przykład tutaj mam typ 405, a w Polsce będzie to typ 450, czyli to jest taka zwykła mąka tortowa. Także jak będziecie tutaj szukać jakiejś zwykłej mąki do upieczenia, czegokolwiek, to pamiętajcie, typ 405, to będzie taka zwykła, podstawowa mąka pszenna. A tutaj umyłam sobie już wcześniej, przygotowałam wszystkie foremki na pierniczki, jakie mam. Ostatnio też kupiłam sobie takiego dużego piernika i on był jeszcze z takimi mniejszymi. No, także teraz będę się zabierała za pieczenie. Pierniczki już upieczone, jak widzicie. Wiem, że nie są aż takie piękne, ale w tym roku robiłam je z całkiem innego przepisu i nie wiem, albo ja coś pomieszałam, albo ten przepis był nie teges, no bo ciasto było takie dość dziwne i jak widzicie, one nie są takie śliczne, gładkie, wypieczone. Ale najważniejsze jest, że dobrze smakują, bo jak je próbowałam, to są naprawdę super. I tak pomyślałam, żeby one nie były aż takie nudne, to zrobiłabym do tego lukier cytrynowy i dlatego tutaj sobie przygotowałam trochę cukru pudru, tak 100 gram. Wycisnę też sok z połowy cytryny i może dodam jeszcze jakiegoś kolorów do tego, bo ostatnio właśnie sobie kupiłam takie barwniki spożywcze i nie wiem, może spróbuję coś z nimi zrobić. Zobaczymy. Że sam coś dla nas ugotuje, także już widzę, że się za to zabrał. Co dzisiaj gotujesz, Iggy?
patatę, my mysz, ciep, my karota, sal z tomatę, edy my mozzarella. Na fur. To znaczy, że Igi dzisiaj będzie robił taką zapiekankę ziemniaczaną. Widzicie, tutaj sobie już ziemniaczki pokroił, do tego będzie cebula i to będzie wszystko w sosie takim pomidorowym z mięsem ze świnki, z wieprzowiną i troszeczkę ostre chyba, co nie? Ja już sobie teraz troszeczkę w domu ogarnęłam, także mam teraz wielkie czasu na spakowanie w końcu tych prezentów. Dzisiaj sobie jeszcze resztę dokupiłam dla tych osób, dla których nie miałam. Także na dzisiaj sobie odpuszczę to robienie paznokci, bo zawsze to mi tyle schodzi. A teraz już jest późno, za niedługo też będziemy jedli, bo Igi teraz gotuje. Także pomyślałam, że w międzyczasie popakuję sobie teraz te prezenty wszystkie. I tak, tutaj mam prezenty głównie dla mojej cioci i dla jej rodziny, ponieważ w tym roku będziemy u nich święta spędzać. A poza tym mam też prezenty dla cioci Igiego i dla jej rodziny. I także myślę, że te prezenty raczej Wam pokażę, bo oni tego nie oglądają, także nie zepsuję niespodzianki. Wyszedł dla kuzynki Igiego, bo ona ma 10 lat. Zawsze pytam jej mamy, jakie ona prezenty chce dostać, żeby po prostu nie wydawać pieniędzy na nie wiadomo na co, a żeby ona też zadowolona była. Także w tym roku zażyczyła sobie ona taką książeczkę. Jest to książka jakichś dwóch austriackich youtuberek. I to jest jakiś taki kalendarz na każdy dzień do wypełnienia z takimi różnymi rzeczami, ankietami i tak dalej. Bardzo ciekawa rzecz. I do tego na pewno coś słodkiego. A dla cioci Igiego kupiliśmy taki odświeżacz do powietrza ze sprayem o zapachu zimowego ponczu. To jest taki zapach zimowy, a niż z pieczonym jabłkiem i tak dalej. Bo ostatnio jak u nas była, strasznie jej się ten zapach spodobał, także stwierdziliśmy, że kupimy jej to. I do tego oczywiście też coś słodkiego. A dla jego wujka mamy taki fajny otwieracz do butelek z jego ulubioną drużyną piłkarską tutaj z Frankfurtu. Frankfurt Eintracht, tak to się nazywa. I on jest taki fajny, bo jak się otwiera nią butelkę, to on zaczyna śpiewać jakiś hymn albo piosenkę tej drużyny jakoś tak. I do tego mamy też jeszcze inny prezent, ale musimy go dopiero jutro odebrać, bo jego żona mu kupiła, bo to było jakieś takie specjalne życzenie, także jutro go odbiorę i dopakuję do tego. Już jest gotowa, teraz musimy jeszcze troszeczkę poczekać, bo jest ciepła, ale już trochę podzieliłam ją na talerze i do tego sobie weźmiemy jeszcze chyba też świeżej rukoli. Na przykład bardzo lubię świeżą rukolę i do sosu pomidorowego mi też pasuje, do pomidorków. Także my powoli zaczynamy już brać się za jedzenie i to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to nie zapomnijcie łapce w górze, o komentarzu. Ja się będę z tego naprawdę bardzo cieszyć. I my widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że za niedługo. Pa, pa! Pa, pa.